To już ostatni mecz 10. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Serdecznie witamy Państwa z Zielonej Góry. Wojciech Grzyzga. Tomasz Swędrowski. Przed nami spotkanie Polska-Argentyna. Jest to zarazem ostatni oficjalny występ naszej reprezentacji przed Igrzyskami Olimpijskimi. Dokładnie za tydzień, za 7 dni o godzinie 21 czasu polskiego nasza reprezentacja zmierzy się z reprezentacją Włoch i będzie to pierwszy nasz mecz na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Ale zanim do tego dojdzie, dzisiaj będziemy żegnać naszą drużynę. Miejmy nadzieję zwycięskim spotkaniem, chociaż to jest chyba mniej ważne. My tutaj patrzymy na grę naszych zawodników. Wczoraj nam zaimponowali po ciężkiej pracy, po ciężkiej siłowni, którą mieli jeszcze w południe. Taki jest plan Andrei Anastasiego. Potem wygrali z drużyną Niemiec 3-1. Trochę mnie dziwiły niektóre komentarze także naszych kolegów, którzy mówili, że grali słabo Polacy. Nie, właśnie oni zagrali w tym momencie dobrze, kiedy już nogi nie chciały się ruszać. Wtedy oni gdzieś w głowach to spotkanie wygrali. To jest niezwykle ważne przed taką imprezą jak Igrzyska Olimpijskie. Tak, pamiętajmy, że drużyna niemiecka to nie są chłopcy do bicia. To jest zespół naprawdę już mocny, coraz mocniejszy. My się cieszymy, że nasza drużyna prezentuje poziom, który daje szansę walki o złoty medal. To nie jest przypadek, to już jest powtórzone trzeci, czwarty raz. Czyli uniknęliśmy już przypadkowych wydarzeń. Teraz jest oczywiście ta doza, w której się zapisuje słowo sport. Zobaczymy. Dzisiaj gramy z reprezentacją Argentyny. Argentyną, którą wygrywaliśmy wielokrotnie. Choćby na ostatnim Pucharze Świata wygraliśmy 3-1. Wcześniej w turnieju finałowym Ligi Światowej w Ergo Arenie wygraliśmy 3-0. Wcześniej 3-2 jeszcze w poprzednim spotkaniu. Wielokrotnie w Lidze Światowej w poprzednich latach z Argentyną wygrywaliśmy. Tak czy inaczej jest to zespół trudny do ogrania, chociaż tutaj nie wiemy, czy to jest aklimatyzacja, czy jeszcze z formą za bardzo nie trafił trener Javier Weber. To jest pełny skład reprezentacji Argentyny i ten zespół w takim właśnie składzie, a nie innym, pojedzie prosto z Polski do Londynu. A Roger Castellani, Uriarte, Poblachen, Conte, Quiroga, Bruno, Sole, Pereira, Kerr, De Cecco i González. No i trener, którego świetnie znamy, znakomity przed laty gracz reprezentacji Argentyny, brązowy medalista z Seulu, Javier Weber. Reprezentacja Polski, Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Grzegorz Kosok, Paweł Zagumny, Bartosz Kurek, Kuba Jarosz, Zbigniew Bartman, Fabian Drzyzga, Łukasz Wiśniewski. Nie ma już tych zawodników. Michał Kubiak, Michał Ruciak, Łukasz Żygadło, Krzysztof Ignaczak, Pawła Zatorskiego też już nie ma. Jest natomiast Marcin Możżonek, no i są nasi trenerzy Andrea Anastasi i Andrea Gardini. Zastanawialiśmy się wczoraj, bardzo zdenerwowany był Anastasi podczas spotkania z reprezentacją Niemiec. Tutaj leciały tablice, leciały długopisy, ale także Witalowi Heinenowi też udzieliły się te emocje. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich. Tak, to sytuacja może przez moment nawet się wymknęła lekko spod kontroli, bo to jest turniej towarzyski, ale tak blisko imprezy głównej, że emocje i koncentracja również i trenera jest ogromna. Wiemy, że on jest strasznie naturalny w tym terenie. To jeśli się złości, to się złości. Jeśli jest potem przeszedł fazę aż taką przyjacielsko-opiekuńczą nad zawodnikiem. On widział, że oni się słaniają na nogach. Przecież on wie, że ten trening nie idzie w parze z możliwościami grania cały czas równo i precyzyjnie. Żądał od nich wykonania pewnych zadań taktycznych. Nie pozwala na rozluźnienie, jeśli chodzi o tą głowę siatkarską. Zrób wolniej, zrób troszkę, może się nie uda ze skutecznością, ale nie popełnij zasadniczych błędów. Tak, pamiętamy taką jedną akcję, tak, Zbyszek Bartman, dość nonszalancką wykonanie naszego zespołu. No przecież tutaj mało, no w patwórię można powiedzieć. Wszystko ale, się zgadza. Ale miał rację, bo to tak jak mówią nasi koledzy, czy Ryszek Bosek, czy Tomek Wójtowicz, taka jedna akcja może zdecydować o mistrzostwie olimpijskim. 7 dni pozostało do pierwszego meczu. Dzisiaj gramy z Argentyną i za chwilę hymny narodowe. Thank you.
przede wszystkim pozostanie przed nami gryny narodowe, Argentyny zaczynamy od naszej gości. Argentyny. Państwo, a teraz wszystkie szaliki, wszystkie flagi, wszystkie barwy wędrują wysoko, wysoko do góry. Biało-czerwona flaga też pewnie zaraz zostanie wciągnięta tutaj na trybunę główną, a my wszyscy z całych sił, z całej mocy, najpiękniej jak tylko potrafimy, a cappella, wszyscy razem zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Można źle grać po tak ośpiewanym hymnie. To tak buduje naszą drużynę. Dopalacze włączone, no to wiadomo. Choć za każdym razem, choć słyszeliśmy to już setki razy, to za każdym razem są taki sam poziom emocji. I to się chyba nie zmieni. Tak. Chcielibyśmy bardzo na koniec Igrzysk Olimpijskich wysłuchać ten hymn, kiedy nasza reprezentacja być może stanie na najwyższym stopniu podium. Takie są na pewno realne szanse, o tym mówią wszyscy trenerzy. Ale najważniejsze, takie odnoszę wrażenie, że zawodnicy są obok tego. No to już jest takie wyświechtane powiedzenie o pompowaniu tego balona. Ale oni się tym w ogóle nie przejmują, robią swoje i po prostu jadą tam, aby wygrywać poszczególne mecze. O tym ostatnim jeszcze nie myślę. Tak, możemy spojrzeć, z kim przyjdzie walczyć. No, są obrońcy tytułu. To jest drużyna pod presją, jak Stany Zjednoczone. Brazylia, która jest po ciężkich porażkach. Rosja z ogromnym zachwianiem teraz nagle formy, jakiejś skuteczności. To nie nasza grupa, na szczęście. To nie na nasza grupa, no ale ja już mówię o tym ewentualnym oczywiście. Możemy tutaj troszeczkę spekulować. Sytuacji, gdzie wiele zespołów marzy. Ja myślę, że my też marzymy o złotym medalu, ale te marzenia to nie jest jak marzenie trafienia szóstki w totolotka. To większe szanse są niż totolotka. Mamy szóstkę reprezentacji Argentyny. Dzisiaj rozpoczyna Christian Poglachen. Także z siódemką Facundo Conte, Pablo Kerr. Numer 12 to Federico Pereira. Luciano De Cecco z numerem 15 na rozegraniu, na libero Alexis Gonzalez. Zespół bardzo młody, jest to jego i atutem, i troszeczkę przeszkodą. I zespół o dość przeciętnych warunkach fizycznych, mówi Argentynie. Nie ma Quirogi na razie. Zobaczymy, on nie prezentował się najlepiej, ale patrzymy na reprezentację Polski. Michał Winiarski, Grzegorz Kosow, Zbigniew Bartman, Michał Kubiak dzisiaj rozpoczyna w szóstce. Na rozegraniu Łukasz Żygadło, wczoraj grał Paweł Zagumny, Marcin Możdżonek i Krzysztof Ignaczak. A więc znów zmiana środkowych dzisiaj w naszym zespole. O tak, Marcin Możdżonek po kontuzji zagrał pierwszy pojedynek. Wczoraj, powiedzmy w cudzysłowie, miał wolne.
pewnie inne zajęcia go dotyczyły, uzupełniające i trochę zabezpieczające dalej ten staw skokowy. Natomiast trzeci pojedynek znowu z jego udziałem. Grzesiek Kosek zagrał wczorajszy mecz, zagrał dobrze. Bardzo dobrze zagrał. Potrzebuje gry, Nowakowski wiemy jak gra. Gra dobrze, w miarę stabilnie. No i Bartosz Kurek dzisiaj też nie ma problemu. Bartosz Kurek akurat na drużynę Argentyny wydaje się, że tutaj Michał Kubiak to bardzo dobre być może rozwiązanie. Potrzebne jest tak samo szybkie tempo gry. A blok nie musi być aż tak potężny, przynajmniej takie jest pierwsze no przypomnijmy, wrażenie. Że z Argentyną będziemy grać w grupie na Igrzyskach Olimpijskich. Będą także Włosi, z którymi rozpoczynamy, potem Bułgaria, Australia, no i Wielka Brytania. To tak raczej w kategorii rozrywkowej traktujemy ten zespół. Tak, no Wielka Brytania niestety, mimo że usilnie próbowali zbudować reprezentację i troszkę podnieść jej poziom, chyba za dużo nie mają co gospodarze na co liczyć. Rozpoczynają Argentyńczycy od błędu. Christian Poglachen, 23-letni gracz z Ligi Argentyńskiej. Marcin Morzonek. Mają dobre przyjęcie, no i jest atak ze środka, z drugiej linii Poglachena. Tak, to jest zespół, z którym trzeba grać bardzo dobrze blokiem, bo oni wyprowadzają naprawdę szybkie akcje. Na pewno trzeba wzmacniać zagrywkę i sporo ryzykować. Deceko to niekonwencjonalny rozgrywający. W ogóle system gry argentyńskiej drużyny jest dostosowany absolutnie pod ich warunki fizyczne. Przesunięta krótka, Grzegorz Kosok. Przesunął się za nim podwójny blok, ale na środkowy poradził sobie. Jak to wielu rozgrywających, Łukasz Gadło też do nich należy. Trzeba kilka akcji czasami poświęcić. Nawet jak przeciwnik poczyta twoją grę, ale gdzieś już wie, że ta gra przez środek szybko się otwiera. Conte. No ciekawi jesteśmy też gry Argentyńczyków w dzisiejszym meczu. Jeśli ta dyspozycja związana z ewentualną jeszcze niepełną aklimatyzacją, co jest bardzo prawdopodobne, wpływała na ich grę, bo to taka była nasza ocena. Bo aż mi się wierzyć nie chce, żeby taki specjalista jak Weber no, pomylił się z przygotowaniem fizycznym. To może być drobny niuans, ale forma, no a im forma i dyspozycja, oni są jak Brazylijczycy. Jeśli mają hamulec ręczny zaciągnięty, koniec po nich. Michał Kubiak. 3-2 dla reprezentacji Polski. Po taśmie ta zagrywka, dograł Gonzalez. No i duży aut po ataku Poglachena. Tak, miał wyczyszczoną sytuację. Nominalnie z takiej akcji na 10 ataków 9 powinno zakończyć się skuteczną. Mieliśmy, to jest darmowy punkt od Argentyńczyków. Michał Kubiak. Mocniej teraz, ale tutaj też dobrze przyjmuje libero argentyńskiej drużyny. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, Alexis Gonzalez, 31-latek, który wczoraj obchodził urodziny i został tutaj uhonorowany, zdaje się, że smakowitym tortem. Conte na zagrywce, bardzo dynamiczny, silny gracz, prawdopodobnie lider drużyny, albo przynajmniej szykowany na lidera. Tak jak większość swoich kolegów, to na tym turnieju gra różnie. Raczej jeszcze wiele rzeczy jest do poprawienia, ale znamy jego potencjał i jego możliwości. No, pamiętamy jego ojca znakomicie grającego w reprezentacji Argentyny. No teraz przed dużym wyzwaniem jego syn. Dobrze gramy blokiem. Jest 6. punkt. Nieporozumienie na linii Deceko Kreer daje nam kolejny punkt. Dobra reakcja naszego bloku. Spójrzmy. Weber. Żonek właściwie stojąc wykonał skuteczny blok. Oj, tak zdenerwowanego Webera nie widziałem. Tam bardzo ostre słowa. Chris, ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos hasta el 25? ¿Qué vamos a dar? 20 saques. Tocaron una sola vez la pelota, muchacho. 6 puntos, la tocaron una sola vez en primer tiempo, el resto se la dimos nosotros. Puta, que lo reparió. Trzeci trener, któremu udzielają się emocje. Jeśli zrozumiałem, to 6 punktów, 5 twierdzi, że sami nam podarowali. No, to prawda. 3 na pewno. 2 to bym powiedział, że no jakieś rozwiązanie siatkarskie. No, starał się zwykle spokojnie tłumaczyć swoim zawodnikom. Dzisiaj już na początku
nerwy trochę puściły. Tak, dał bardzo miły wywiad Szkiembanio, który mieliśmy okazję wysłuchać. No, on twierdzi, że jego zespół może się momentami zaliczać do szóstki najlepszych zespołów na świecie, ale tylko momentami. Ponieważ no, sam jest przekonany, że nie są w stanie grać równo całego turnieju i wszystkich pojedynków. Pablo Kler, jeden z dwójki młodych środkowych reprezentacji Argentyny. Michał Winiarski. Popełniają kolejny błąd Argentyńczycy, dając nam kolejny faktycznie punkt, bo wybronili piłkę, ale blokujący dotknęli siatki. 7-4. Łukasz Żygadło. Znów świetnie ustawiony blok polskiego zespołu. Federico Pereira zablokowany. 8-4. Prowadzimy z reprezentacją Argentyny. Mamy pierwszą przerwę techniczną. W secie pierwszy. Doskonale Winiarski przełożył ręce do skosu. Wyczuł kierunek ataku Pereiry. Importante lo que dijo Juan, largo el ataque, muchachos, que peguen una mano y se vaya a la concha de la lora. ¿Sí? Segundo, estamos sacando flotado a 2 por hora. ¿Sí? El libero la agarró de manejo así, no, al golpe de abajo, a la derecha o al medio que la agarre Cubiat de abajo. Se paran adelante, pero no se paran en los 3 metros como los Yankees. Se paran en los 5 metros y podemos hacer caer un poco la pelota o moverlo de abajo. Ja odliczam i w waszą lewą stronę. 3, 2, 1, start. Zabawa publiczności trwa. To wszystko świetnie prowadzone przez Marka Magierę i Grzegorza Kułagę, którzy robią to od lat, ale cały czas wprowadzają jakieś nowe rzeczy. No, kapitalnie bawi się dzięki temu publiczność w każdej polskiej hali. Łukasz Żygadło, 8-4. Broni Żygadło, jeszcze tutaj zdążył Zbyszek Bartman, ale nie mogliśmy wyprowadzić kontry. Argentyńczycy, broni Ignaczak, jeszcze pędzi tam 3 naszych zawodników. Ale 5 punkt ma Argentyna. A nie było daleko. Faktycznie akcja pełna dynamiki. Federico Pereira. Nie ma w drużynie argentyńskiej Lucasa Ocampo. To był zawodnik, który stanowił w pewnym sensie o sile zespołu argentyńskiego. Doznał kontuzji kolana podczas Ligi Światowej. I na Igrzyska Olimpijskie nie pojedzie. Dobry pipe w wykonaniu naszego zespołu. Argentyńczycy też dzisiaj aktywniejsi. Mam wrażenie, że będą dzisiaj w stanie grać lepiej, że będziemy mogli z nimi wejść na wyższy poziom gry. No, pomysł znakomity Michała Winiarskiego. To jest to wyrzucenie piłki trochę do środka boiska i uderzenie po prostej. Proszę zwrócić uwagę, pomylił się niewiele. Ale był pomysł, było wykonanie, które nie można nawet nazwać złym. Podskoczyła piłka na taśmie, trochę tutaj zmyliła Michała Winiarskiego. Bartman. Pereira w taśmę. Pereira nie może się odnaleźć tutaj już w 3 meczu ten siatkarz. Faktycznie na razie ten zawodnik nie pomaga swojej drużynie. My dostajemy gratisy. No ale też gramy rozsądnie. Nie mieliśmy dobrze ułożonej pierwszej akcji. Oddajemy piłkę przeciwnikowi i próbujemy walczyć o punkt innymi elementami. Przesunięta krótka. No teraz zgubiony nasz blok. To tu jest zasługa duża rozgrywającego Deczeko, który wiemy, że boryka się z kontuzją palca. Bardzo trudno mu się z tym gra. Będzie musiał poddać się operacji po Igrzyskach Olimpijskich. Nawet się zastanawiam, co to za typ kontuzji, który pozwala mu mimo wszystko grać. No, możemy tylko dostarczyć piłkę na drugą stronę. Conte. Odrabiają straty Argentyńczycy. A tutaj wdarła się oczywiście chaotyczna akcja poprzez sytuację poprzedzającą przyjęcie. Przyjęcie zburzyło cały rytm naszej akcji. No,
po raz drugi Winiarski nie radzi sobie z flotem Sebastiana Sole. No i to jest tylko punkt uwagi naszego zespołu. Ponownie środkowy reprezentacji Argentyny Sebastian Sole. No i tym razem przestrzelił. Chciał po raz trzeci trafić Winiarskiego. Zbigniew Bartman. Fantastyczna zagrywka. Trafiony, zatopiony. No, to jest jeszcze dobrze pokierowana między dwóch zawodników. No, Gonzalez odczuł tutaj na swojej twarzy. 114 km na godzinę. Tak, przy tym uderzeniu myślę, że Zbyszek Bartman jest zwolniony z taktyki uderzenia, a nie kierunku. Natomiast ważne, żeby piłka właśnie przeszła przez siatkę. No jest to pewny punkt naszego zespołu. Pamiętam, jak został, nazwijmy to, przekwalifikowany przyjmującego na atakującego. Też sobie wszyscy stawiali pytania, jak to wszystko będzie wyglądało wobec tych problemów, które przeżywaliśmy, kontuzji, zawodników, którzy nie grają w reprezentacji też. No ale to wszystko się świetnie poukładało. Kubiak. No, próba skrótu, ale ostatecznie to była trochę za lekka zagrywka. Szeroko grają tą przesuniętą, krótką Argentyńczycy. Tak, przy dobrym dograniu oni mają bardzo dużo wersji rozegrania. Tutaj nasi zawodnicy muszą być bardzo skoncentrowani, muszą dokonywać szybkich wyborów, nie zawsze się zdąży. Facundo Conte. I my też odpowiadamy przesuniętą, krótką, z tym, że teraz broni De Checo. Będzie kontra Argentyńczyków, Poglachen. Trzymamy go, dobrze ustawiony. Nie Pereira. No, co on wyrabia? No, cóż on tam wykombinował. Tak, z perspektywy Argentyńczyków co najmniej dziwne zachowanie. Rzadko widziany obrazek. Chciało Burącz chyba zagrać oblot, Wojtek, to tak wyglądało. Piłka była niewygodna, no, ale z takich piłek atakujący też z takimi akcjami się muszą spotkać i spotykają się wielokrotnie. Grzegorz Kosok. Bardzo ładna kombinacja. Ta piłka zagrana na drugą linię, ale przesunięta tam do jedynki, do prawej strony. No spójrzmy, z tego ujęcia będzie doskonale widać. No troszeczkę wąski kadr. Musiał Winiarski przejąć rolę. Zajmować się musiał dwoma zawodnikami. Swoim skrzydłowym i tym, który wchodzi na pajpa. Zbigniew Bartman. Jeszcze jeden świetny atak po prostej. No, tempo gry w takim wydaniu, w którym nie ma mowy, żeby był ustawiony podwójny blok. Ale strasznie jest ważne, że Zbyszek powtarzalnie potrafi uderzać w kierunki, które są otwarte. Dobrze. Ciekawa zagrywka Łukasza Żygadło. Tak, to już pokazywał w poprzednich spotkaniach. Popełniają błędy własne Argentyńczycy. Prowadzimy na drugiej przerwie technicznej z Argentyną 16-12. A był blok, ale tym razem dostaliśmy i został on wychwycony. A ver si está claro. Tenemos 10 puntos. 5 de saque y 5 de ataque, muchachos. 10 puntos de 16. A ver, tenemos doble, la jugamos, la traemos. Son altos, muchachos. Está bien buscada, Estamos arriba, barba. Pero laburemos hasta que tengamos la opción buena. Buena, muchachos. Por favor. Sí. Drugiej przerwy technicznej, 4-punktowe prowadzenie reprezentacji Polski. Łukasz Żygadło.
Troszkę lżejsza zagrywka, ale wcale nie za dobrze przyjęta. No właśnie, szarpnął tam trochę Gonzalez. Niewiele, niewiele znowu brakowało. Rodzaj ataku ze środka wykonywanych przez tą parę środkowych drużyny Argentyny jest naprawdę troszkę odmienny od innych reprezentacji. Oni bardzo kręcą, kątowo nabijają, bardzo często, bardzo krótko. Marcin Marzonek. No spokojnie, spokojnie gramy akcje, które są po naszej stronie. Najważniejsze to jest dokładność. Michał Winiarski. Celujemy wyraźnie w libero drużyny argentyńskiej, a Pereira raz jeszcze zablokowany w dzisiejszym spotkaniu. 18-13. Będzie zmiana atakującego. Pereira wyczerpał limit. Wyczerpał limit zdecydowanie. Nie wiem, jeden atak skończył, ale chyba z pięciu nie. A w jego miejsce Iwan Castellani, syn trenera niedawnego jeszcze reprezentacji Polski, a teraz trener Castellani będzie pracował w Zaksie Kędzierzyn. O, spore wyzwanie dla 21-latka. Ale trener Weber, to co mówię, powiedział jasno. Ja mam 12 zawodników, którzy będą debiutować na Igrzyskach Olimpijskich. My, jeśli dobrze policzyłem, mamy 5 byłych olimpijczyków. Może się pomyliłem co do cyfry, ale zdaje się to jest taka. My mamy mieszankę. Mamy to, na co czasami się czeka, taką jedną epokę siatkarską. Się musi zejść kilka dobrych pokoleń zawodniczym, żeby drużyna się urodziła. To była przerwa na żądanie szkoleniowca reprezentacji Argentyny, Javiera Webera. Michał Winiarski. Wyciągnięty tym razem Facundo Conte, broni Żygadło. Może zaatakować Michał Winiarski, dobrze to zrobił. Nabijając tę piłkę na blok, Bartman. Świetna akcja polskiego zespołu. A, no doskonała obrona, od tego się zaczęło. Winiarski ciekawie zagrywa, Conte przyjmuje, ale od razu musi, właściwie upada po przyjęciu. Mimo że nie poszła krótka, i tak te szybkie zagranie do prawego ataku cały czas funkcjonuje. Coś jeszcze chcą nasi trenerzy dołożyć. To są pewnie uwagi dotyczące, jak reagować do ich akcji. Sięgnął tę wysoko nagraną piłkę rozgrywający argentyński. Proszę spojrzeć. Ale lepiej w drużynie Argentyny lepiej grają środkowi, a słabiej skrzydłowi. To nie jest taka prosta droga, żeby grać tylko środkiem. Na samym środku na pewno się meczu nie wygra. Teraz to wszystko na granicy błędu. Nabiegał się tam ten Łukasz Żygadło, ale większy błąd popełnili Argentyńczycy. No Castellani, niestety. Castellani junior nie dał rady podbić tej piłki prawidłowo. Michał Rociak za Marcina Morzonka. No, szybko się pojawił, bo właściwie wychodzi na to, że następnej rotacji może nie być. Albo będzie taka, może jeszcze dwie, może trzy. Sole. No, jego atutem na pewno jest dobry zasięg. No, wykonał atak na pełnym zasięgu. Teraz nie było kręcenia i ściągania piłki. To szukanie uderzenia po rękach blokującego. Sebastian Sole. Dobrze przyjęta zagrywka. Bronią Argentyńczycy. Conte. Świetna obrona Ignaczaka. Bartman. Jeszcze tam będzie Michał Winiarski. Może atakować Bartman. No, poczekał teraz Conte. No, to było ciężkie zadanie. Zwłaszcza pierwsza piłka była bardzo na tyle niedokładna, że nie mógł się Zbyszek Bartman
złożyć do pełnego ataku. A ta druga była lepsza, za plecą są trudne, ale była piłką równie trudną. Kłubiak po skosie, nie obronią tego Argentyńczycy. Tym razem Łukasz Żygadło zastosował pełny przerzut i 8-metrowy. No w grze ofensywnej jest bardzo duża nasza przewaga. Odgryzają nam się Argentyńczycy grą środkiem. Zbigniew Bartman. Dobre przyjęcie, no i znów tym razem Pablo Kerr, drugi środkowy. Skacze w ciemno Kosok, ale trzeba, spójrzmy jak wysoko jest złapana piłka, no bardzo wysoko, po prostu górą. To zasięg niebagatelny, 350 cm Pablo Kerra. Dobrze, Winiarski. I Kubiak, blok antenka, punkt dla naszego zespołu. Bardzo dobrze przygotowane są te akcje, Łukasz Żygadło, bo to jest oczywiście akcja umówiona, pójście na krótką od. Teraz środkowy skoczył, nałożenie tej akcji na lewy atak. Walka 1-1 wygrana. Michał Kubiak. Puścił rękę, było dość szybko, 109 km na godzinę. No, zwolniają Argentyńczycy. Conte. Pod formą, wyraźnie ten zawodnik. 24-18, piłka setowa dla reprezentacji Polski. Wejdzie na boisko Kuba Jarosz za Grzegorza Kosoka. I będzie na zagrywce. Kuba Jarosz, przyjęli Argentyńczycy, blokowany Castellani, jest ta sekuracja, Poglachen trafił w boisko. No, później atak poczekał, zwolnił uderzenie, technicznie zakończył Argentyńczyk akcję, ale przewaga jest bardzo wyraźna, myślę, że nasi zawodnicy są bardzo skoncentrowani. Pablo Kerr. Błędy. Koniec seta. Wygrywamy pewnie. 25-19 prowadzimy z Argentyną 1-0. Witamy ponownie z Zielonej Góry. Wojciech Grzyzga. Tomasz Swędrowski. Pierwszy set w meczu Polska-Argentyna za nami. Przypominamy, to już ostatni dzień i ostatni mecz 10. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wygrywamy pewnie 25-19, ale powiedzmy też, że Argentyńczycy popełnili masę błędów własnych. My gramy jednak swoją siatkówkę, pokazali kilka bardzo pewnie wykonanych akcji nasi siatkarze, czy to w kontrze, czy w pierwszym uderzeniu. No i to wystarczyło w tym pierwszym secie. Tak, część błędów oczywiście była wymuszona przez dobre reakcje naszej drużyny, chociażby dobre reakcje blokujących, przez dobrą zagrywkę różnorodną. No ale zgadzam się z tobą, Tomek, że tych błędów prostych, własnych, niewymuszonych Argentyna cały czas popełnia zbyt wiele. Tutaj go Państwo nie widzieli, my akurat teraz Argentyńczyków mamy obok naszego stanowiska. Weber odszedł, z drugim trenerem stali obok, a drużyna się kłóciła. De Checo z Conte wymienili sobie, De Checo pobladł. Nie były to uprzejmości. Nie. Próbowali ratować inni koledzy. Conte się powiedział, żeby wszyscy zamilkli. Widać, że on tu chce być takim rządzącym. No to jest ten kłopot. To są wszyscy kumple z jednej, jak to mówią, piaskownicy, ale brak, dobrze powiedział Rysiu Bosek, że tam brak trochę rywalizacji. Oni mają porozdawane role, oni się dobrze czują, tu nie ma zagrożenia, nie ma też autorytetów. Oni są wszyscy dla siebie, za szybko byli razem, żeby zbudować autorytety. Ktoś próbuje nagle przejąć rolę lidera, nie ma zgody, bo dlaczego ty? Przecież ja też jestem mądry. No, to dobrze, to są te problemy. Dobrze, że my drużyn. Takich problemów nie mamy. No nie, my mamy całkiem inne. Inne były problemy, czysto zbudowanie formy,
ustawienie pewnej taktyki, strategii gry, a na pewno nie konflikty między zawodnikami, raczej okiełznanie być może temperamentów, ale to fajna mieszanka się zrobiła, spokojny Winiarski, impulsywny Kurek, impulsywny Zbyszek Bartman, ale spokojny Łukasz Żygadło. To się wszystko gdzieś tam razem, Możdżonek, no oaza spokoju, Nowakowski, to się wszystko fajnie lepi. No na razie wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Chemia w zespole na pewno jest, bo ty przecież z nimi przejechałeś kawał świata. A to pokłócić to się można o pół szklanki coli na lotnisku. Tak jest, szczególnie po długim pobycie. No właśnie, tam jest dobry papierek lakmusowy i jak zespół ze sobą funkcjonuje. Drugi set przed nami. Rozpoczynają Polacy, Michał Winiarski. No, rzutem Conte ledwo broni piłkę. Oj, zablokowany Conte. To była sytuacyjna piłka. Dość przypadkowo ten atak się urodził Argentyńczykom. To miało prawo wejść oczywiście, ale spójrzmy jak nasi szybciutko równo skoczyli. A poza tym Michała Winiarskiego należy tutaj pochwalić. On cały czas powoduje, że Conte po przyjęciu jest w bardzo zachwianej pozycji, wręcz wykluczającej dalsze akcje siatkarskie. Castellani pozostał w szóstce. Na tę drugą partię dobra samoasekuracja Marcina Możdżonka. Bartman nie zmieścił, nie zmieścił ostro piłki, po skosie. Ale bardzo dobrze nasza drużyna się wybroniła, dała sobie kolejną szansę, nie wykorzystaliśmy. Nad Marcinem Możdżonkiem już sobie Sol tak łatwo nie pokiwa. Poglachen. A mocna zagrywka na drugą stronę, przyjęta tutaj straszy Łukasz Żygadło, ale nie dał się zasugerować Sole. No nie, na pewno z drugiej linii oczywiście. No to patrzmy. Nie ma większy szans. Wojtek, 13 błędów własnych Argentyńczyków. No ja zakończyłem jakby komentarz po części pierwszego seta. Błędy, błędy, jeszcze raz błędy, ale drużyny argentyńskiej. Ale my tylko 4. Nie nasze. No i tego się trzymajmy. Kubiak, znakomicie. No na podwójnym bloku poszedł naprawdę odważnie do skosu. Wygraliśmy 3-1 blokiem. Mają dobre przyjęcie na poziomie 62%. Atak też 57%. Marcin Możdżonek. Wysoka skuteczność pierwszej akcji naszej drużyny. No to jest tak, to jest taka akcja, na którą niełatwo znaleźć receptę, bo środkowy odbija się raz bliżej, raz dalej rozgrywającego. Potrafi się w powietrzu jakby przelecieć, przefrunąć. Nasz blokujący nie może robić takich manewrów skakania na boki. Był problem z dokładnym przyjęciem. Dobrze teraz pograli pasywnym blokiem Argentyńczycy. No szalona trochę akcja, bo tam nawet od siatki nie odskoczył Conte. A tym razem zostało to przepuszczone. Spójrzmy jak to wyglądało. On to wykonuje naprawdę nieźle. Ten szybki ruch, teraz nie można powiedzieć, że piłka była rzucona. Naprawdę ta kiwka była czysta. Zbigniew Bartman. No, po rękach Conte. Potrafi w odpowiednim momencie strzymać rękę Zbyszek i zmienić ten rytm. Tak, widział, że jest nie najgorzej ustawiony blok na pełnym zasięgu i tutaj takie mocne uderzenie mogło się zemścić. No, zagrywka troszeczkę teraz, uciekła piłka. Nawet nie troszeczkę, dość wyraźny błąd. Luciano De Cecco. Przedar się na drugą stronę. Nasz atakujący. Sporo szczęścia oczywiście takiej akcji musi towarzyszyć, bo ostatnie 3-4 akcje gramy z wykluczonym pierwszym tempem. Argentyna przesuwa dość szybko podwójny blok. Kubiak. No i świetnie, teraz przesunął się Grzegorz Kosok. Tam ta piłka była niemal przyspawana do rąk naszego środkowego. Nic nie mógł zrobić Kreer. Technicznie De Cecco posłał piłkę perfekcyjną. Tak jak powiedziałeś, to Grzegorz Kosok już tam był.
Żadne kręcenie nie pomogło. Mocna zagrywka Kubiaka, 114 km, ale teraz też świetnym atakiem popisał się Konta. To zawodnik o najlepszych parametrach tych motorycznych w drużynie Argentyny. No popatrzmy, on świetnie obrócił, miał trochę miejsca po prostej, to wykorzystał. Tak, piłka była może ciut za wąska w tym momencie, gdy on atakował, ale techniką poprawił ten niuans. Facundo Conte. Dobrze Ignacio. A wydawało się, że jest rozrzucony ten blok. Może ta piłka trochę za bardzo zagrana w siatkę. Jednak pamiętajmy, że Zbyszek jest w drugiej linii. Tak, po zachowaniu Zbyszka, jeśli chodzi o wyskok, wyraźnie musiał piłkę gonić, jak to mówimy. Za bardzo z przodu. Wyraźny aut. Szósty punkt dla naszej reprezentacji. Zobaczymy, czy Argentyńczycy staną dwoma do przyjęcia. Conte przylepiony do linii, taką malutki wycinek boiska mu tylko zostawia González. Tego Państwo nie widzicie. Kosok podejrzewam, że będzie próbował, a nie, jednak trafia w tego, który gra na lewym ataku. No i znów Pablo Kerr. Bardzo dużo grają środkiem Argentyńczycy i prowadzą w drugim secie na pierwszej przerwie technicznej 8-6. Ten wysoki poziom perfekcyjnego przyjęcia w drużynie Argentyny teraz jest największym atutem w tej fazie seta, bo mają bardzo dużo piłek przy siatce dogranych i grają szybko. My akurat mamy fragment, w którym mamy piłkę, nie ma błędów w przyjęciu, ale to jest te pozytywne przyjęcie, ale nie perfekcyjne. Pablo Kerr. No i znowu w okolicach trzeciego metra, nie wyklucza gry. Oczywiście skrzydłami, ale wyklucza grę mocno kombinacyjną. Szukanie pod górę, ataku. Czy był po bloku? Tak, dziwnie zawsze taka piłka wygląda. Ona może być różnie oceniona. Czasami sędzia może się złapać. No nie. Górą, tak. Szukał. To była piłka na szukanie bloku. On też nie miał miejsca do ataku na czysto w boisku. Łukasz Żygadło. Dobrze rozegrał teraz De Checo, bo piłka była dość mocno wrzucona w siatkę. On zdołał jeszcze odegrać na drugą linię. Tak, ewidentnie łapał piłkę już na maksimum swoich możliwości fizycznych. Spójrzmy, już nic więcej by nie dał rady. No jeszcze została jedna ręka, lekko by mu się podwyższyła. Wyłączony z rozegrania Łukasz Żygadło, Winiarski. Po rękach. Potrójny blok starali się ustawić Argentyńczycy. Winiarski. Perfekcyjnie przyjął teraz Conte. No i też odważny atak Iwana Castellaniego. W meczach na bardzo wysokim poziomie to jest walka na powtarzalność. Powtarzalność i jakość wykonania. I gdzieś złapanie jeden drugiego na wykroku, jak to mówią. Kubiak broni bardzo spokojnie González, no ale tu fatalne odbicie palcami Oglachena. Podwójna. No nie popisał się, było widać, że troszeczkę się zbierał do tego odbicia z przerażeniem w oczach, ale faktycznie no González podbił piłkę wysoko, bo musiał amortyzować. Marcin Możdżonek.
No na lewym ataku rozegrali całą akcję Argentyńczycy. Tak, oni nie rezygnują właściwie w wielu momentach. Ich akcja dalej jest grą szybką i kombinacyjną. Natomiast brakuje nam teraz bloku, pasywnego bloku i perfekcyjnego przyjęcia. Trafiony po bloku teraz Kubiak. No i Argentyńczycy prowadzą już 12 do 9. Sebastian Sole. Dobra odpowiedź naszego zespołu. Grzegorz Kosow też bardzo szeroko. Tak, ja teraz troszkę tak patrzę na naszych zawodników w tym momencie, gdy wynik jest niekorzystny. Zobacz, Tomek, w ogóle nie ma reakcji negatywnej. W ogóle przechodzą do kolejnej akcji, jakby nic się nie stało. Jakby dalej było 0-0 albo by prowadzili. No, są bardzo pewni siebie i spokojni. Teraz piłka rzucona. Nie chcą się z tym pogodzić Argentyńczycy. Sprawa do dyskusji. Myślę, że tym razem dość surowo sędzia potraktował sytuację. Spójrzmy. On to uderzył, tylko zwolnił, zrobił taką troszeczkę rolatkę. No dobrze, no taka jest decyzja arbitra. Ja bym chyba takiej piłki nie gwiznął. Spokojnie. Dobrze, dobrze, Kosow. A szkoda, że Łukasz się tam, jak to mówią Francuzi, kontrapie. Już maszerował Łukasz do piłki tuż za blok, a ona poszła mu w drugą stronę. No widzimy, no to nic nie może zrobić. No idziesz, zanim wyhamujesz impet, to już jest przeważnie za późno. Deczeko. Łukasz Żygadło tutaj wykorzystał teraz swój wzrost. No, po raz drugi grają te akcje Argentyńczycy. To może zaskoczyć. A ja ich sobie przypominam. No zobaczmy. Do tego momentu, jak pamiętasz, w Gdańsku, gdzie oni w grupie grali kapitalne mecze i tam się pojawiały takie zagrania, których nawet Brazylijczycy by się nie powstydzili. I to w najlepszej formie. A to było jedno z nich. Natomiast oni teraz troszeczkę padli na podstawach siatkówki. No jak grać mecz przeciwko Polsce z 13 własnymi błędami? To jest utopia. Tak jest. Michał Kubiak. Dobra, bardzo dobra zagrywka. Wyciągnął Boglachena. No próbował tego skrótu już od jakiegoś czasu. Teraz zrobił to wybornie. Musi imponować mądrość gry naszego zespołu. Naprawdę. Każdy zawodnik ma coś do wartościowego do zaproponowania. To nie są sztampowe zagrania. Ponownie Kubiak. Facundo Compe. Dobrze palcami Kubiak, miał wyczyszczoną siatkę. Dobre tempo tej akcji. Atak z drugiej linii. Tak, jest też ważne, jak sobie teraz spojrzałem na tą rubryczkę, jak działa zespół na sześciu ustawieniach, prawda? No bo jest sześć ustawień w siatkówce. Tylko na jednym mamy minus. Czyli więcej niż dobrze. No bo to jest ogromna przewaga. My na każdym ustawieniu mamy siłę gry. No Conte wyraźnie bierze tutaj ciężar na siebie. I Argentyńczycy cały czas są na prowadzeniu. Teraz na tej drugiej przerwie technicznej prowadzą 16 do 14. To remember that we have to this moment, especially the Conte in second line, for sure he take a lot of ball. And you have to stay focused with the man in front, with this ball of Conte. Second situation, when Conte is in first line, especially in transition, the man in two, Lucas and Zipi, have to stay in front of him. Without that, es muy importante. Cuando viene el saque en esta zona de atrás, juega todo para adelante, juega muy poco para atrás. Entonces, este se va a quedar atento. El primer tiempo, si viene acá, doblamos defensa y si acá se la vamos a tocar en cuatro. Estamos, sobre todo ahora, el saque de Pablo, que quiero que lo haga sacar a la derecha de él, que le venga de atrás. Estamos de acuerdo. Vamos.
Wracamy do gry. Dwupunktowe prowadzenie Argentyńczyków. Pablo Kerr. No, mieliśmy chyba trochę szczęścia, chyba że wiedział Ignaczak, że ta piłka poleci fał. Łukasz Żygadło. Też out. 17 do 15 dla Argentyny. Iwan Castellani. Dobrze Winiarski. Zbigniew Bartman. Tam zerwał siatkę. Tak jest. To i tak nie miało większego znaczenia. Od spodu chyba chwycił tę siatkę. Zobaczmy. To chyba w siatkę wpadł środkowy. To strasznie dziwnie wyglądało. Tak. Michał Winiarski. Dobre, dobre uderzenie, ale dobrze też przyjęte. No, nie. Teraz zgubili, my tam jesteśmy. Tempo tej akcji. My mamy sytuacyjną piłkę. Michał Winiarski. No nie przedarł się teraz tam Sole. Skakał najwyżej do tego bloku. Są protesty argentyńskiego trenera związane z tym mocnym szarpnięciem siatki, ale drużyna argentyńska i tak wygrała akcję. No przez środek poszedł Winiarski, nie było wielkich szans. W stabilnej pozycji był Sol, skakał wysoko. Boglachem. Jest troszkę błędów przy tym zawodniku. Mamy zmianę w polskim zespole. Ponownie na zagrywce będzie Michał Ruciak. W kąte. Castellani w taśmę. No i doprowadzamy do remisu. Przerzut De Czeko był dobry. Ale no Castellani chyba jeszcze nie jest gotowy do powtarzania ataku z taką precyzją. Jeden atak za drugim. Michał Ruciak. Jeszcze raz w kąte. No, ale ten wykonał dobry atak. Najpierw dobrze przyjął piłkę. O, tym razem naszych dwóch zawodników zaangażowało się w blok do pierwszego tempa. Sebastian Sole. Zbigniew Wartman. Bardzo szybka akcja. No i zdaje się, że tym razem będzie nam się tutaj ten set rozgrywał w samej końcówce. No, świetnie przyjął. Alexis González dobrze tutaj popracował nasz blok. Kontra Wartman. Bronią się Argentyńczycy. Mają piłkę przy siatce, z tym, że De Czeko. De Czeko zablokowany. I jesteśmy na prowadzeniu. 20 do 19. O przerwę prosi Javier Weber. W dobrym momencie nasi wzmocnili zagrywkę. Argentyna dzielnie się broniła. Miała piłkę przy siatce. No zobaczmy tę akcję. Dobry wyblok, ten pasywny. Tutaj dogranie. I gramy kontrę. No oni też. Spójrzmy, co robi Kubiak. Kubiak chowa ręce. To bym tak kolokwialnie powiedzieć, zafarciło. Wbił się nam pojedynczy blok Kosoka. No, wiemy, że tutaj ciągnie do ataku De Czeko. Widzieliśmy go już w innych spotkaniach. Lubi sobie zaatakować i znajdzie się na pozycji. No nie miał wyjścia troszkę. Nie przebijać może łatwo. Może umie zaatakować. Ale to dwie akcje wygrane przez nasz zespół w bardzo ważnym momencie. Zbliżamy się do tych kluczowych piłek seta.
Pyszek Bartman, 20-19. No, żej tym razem, ale niedokładnie przyjął po Glache. Boisko. Piłka wpada w boisko. No, liczył chyba Castellani, że to będzie out, nie zareagował. No ale nasz blok zaczął funkcjonować w jak najbardziej właściwym momencie. Tak, nie dali sobie nabić. Ten powrót piłki w tym kierunku sugeruje, jak mocno przygięte mają skrzydło, nad skrzydłowym, no, ma przygięte jest rękę. Igła w obronie, Winiarski teraz gdzieś pod bandami reklamowymi. Przebili na drugą stronę. Ale szkoda, tam niewiele brakowało. Przegraliśmy tę akcję, ale było trochę walki. No takie akcje rozgrzały publiczność, która i tak jest w stanie wrzącym. Świetnie tutaj Michał. Ty Gonzalez, trzeba powiedzieć, że dograł piłkę bardzo ryzykownie. Ta przepychanka tym razem wygrana przez rozgrywającego De Checo. No i teraz De Checo na zagrywce. Kubiak broni po Glachem. Castellani, fał daleko. Nie było bloku. Cała masa błędów Castellaniego. A tak siatkę. Przepuszczona piłka po aptekarsku, jak to mówimy. A teraz dodatkowo atak w aut. Znowu troszeczkę bazujemy na błędach Argentyńczyków, ale sami bardzo wzmocniliśmy rytmy w końcówce. Michał Kubiak. No, jeszcze trzeba uważać, to jest tylko punkt przewagi. Troszkę brakuje mi gry środkiem naszego zespołu, a właściwie nie tyle co ilości, co skończonych sytuacji. No nie ma szans. Nie zagramy środkiem z tego, to może być tylko sytuacyjna piłka, ale doskonale zakończona przez Zbyszka Bartmana. Najważniejsze jest, że nie spada skuteczność końcowa akcji, bez względu na to, jak ona wygląda w pierwszej fazie. No, tutaj mamy już poustawiane konkretne zmiany od dłuższego czasu. Chodzi Kuba Jarosz na zagrywkę. Myślę, że w takim momencie nie pójdzie na 100%. Zresztą podobnie zachował się w secie pierwszym. Tam w ogóle nie było presji, to było 24, zdaje się, 19 czy coś takiego. No troszeczkę mocniej. No, przyjął Gonzalez. 22 punkt dla Argentyńczyków. Zmiany powrotne. W naszym zespole powraca Grzegorz Kosot, a w zespole Argentyny po raz pierwszy dzisiaj Nicolas Bruno. On wchodzi na zagrywkę, zostaje tylko przyjęcia. Tak, Argentyńczycy wyraźnie, grę Argentyny ciągną wyraźnie środkowi, jeśli chodzi o atak. Dobre przyjęcie igły. No i szybsza piłka. Nie trafia w boisko Winiarski w sytuacji dość komfortowej. 23-23. Teraz o przerwę prosi Andrea Anastasi. Trener reprezentacji Polski Andrea Anastasi, a my jeszcze raz wszyscy wstajemy ze swoich miejsc. Nicolas Bruno, 23-23. Palcami Ignaczak, jeszcze raz do Michała Winiarskiego. No kopia tej poprzedniej akcji, z tym, że teraz Michał już zagrał pewnie w boisko.
Nie może Łukasz pograć, Łukasz gadło środkiem, bo do grania są no, troszkę agresywne, wymuszające pewne jego decyzje. Do tej pory ten środek jest wykorzystywany rzadko. Będzie za chwilę piłka setowa dla naszej reprezentacji, ale wcześniej o przerwę poprosił Javier Weber. Viene perfecta zona 2-3, Facundo por 6. ¿Sí? Viene perfecta 3, primer tiempo con Seba, positivo para atacar acá largo, Seba. Dale, dale, dale. Piłka setowa dla reprezentacji Polski. Łukasz Żygadło. Trzech Argentyńczyków w pierwszej linii. De Czeko biega ze środka boiska. No zobaczymy. Dobry skrót. Poglachem wyciągnięty. Kapitalna zagrywka Żygadły. 25-23. Wygrywamy w drugim secie i prowadzimy z Argentyną już 2-0. 2-0 reprezentacja Polski prowadzi z reprezentacją Argentyny w ostatnim meczu 10 już memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Pierwszy set wygrywamy pewnie do 19, w tym drugim przegrywaliśmy praktycznie przez cały czas jego trwania. Końcówka jednak należała do nas. Wygraliśmy te najważniejsze piłki. Argentyńczycy znów więcej błędów własnych. 9, w pierwszym secie 13. To jest dużo. Na dwa sety no tak meczu nie wygrają, ale to jest problem Argentyńczyków. My 6 punktów dostarczyliśmy Argentyńczykom, wcześniej 4. Tak, 22 błędy Argentyńczyków do tej pory to jest porażająca cyfra, no przygnębiająca bym powiedział. To świadczy o niskiej jakości gry, choć niektóre wskaźniki mają lepsze od nas. Zdecydowanie przyjęcie 71%, 57%, a ufamy tym statystykom, bo to są nasi, tak. No nie wiem, czy to są nasi, czy my dostajemy tym razem od Argentyńczyka, chyba zdaje się to jest wskaźnik. A trochę mnie zadziwia, 57% perfekcyjnego, no niech będzie. I utrzymują wysoki atak, natomiast widać też, to jest też taki barometr oceny gry. Jak atakujesz, jaką masz skuteczność przy negatywnym przyjęciu? No i my potrafimy pociągnąć na 57%, a Argentyńczycy mieli nie za dużo tych akcji, ale tylko 33%. Czyli oni przy kłopotach od razu tracą jak właściwie punkt, albo prawie tracą punkt. Ale gdyby ich trener, czy ktoś chciał zadać pytanie, dlaczego Argentyna tego seta nie wygrała, choć powinna i mogła, błędy, własne błędy. Powraca Pereira na pozycję atakującego. Trochę sobie postał w kwadracie dla zawodników rezerwowych. Błąd Wyszka Bartmana. Bezpośredni atak w antenkę, no tak właśnie bym ocenił w pierwszym momencie. Ale czy tak było na pewno? No nie jestem pewien. Czy to jest wydaje, blok antenki? Wydaje mi się, że chyba piłka popatrznęła. Nie, bezpośrednio. Nie, nie, bezpośrednio. Nie. Tutaj Zbyszek nie może mieć. Zostanie tu piłka na prawym ataku. No, próbował kręcić tutaj do skosu. Pereira, zdążył Ignaczak. Tak, dograł bardzo agresywnie. Zdołał jeszcze odegrać Łukasz Żygadło. No, De Czeko sobie znów chciał zaatakować, teraz mu się udało. No nie kończymy drugiej akcji. Zwraca też uwagę fakt, że gramy bardzo mało środkiem. Możdżonek nie atakował ani razu, nawet jednej próby nie było w secie drugim. Kosuk atakował tylko dwa razy, czyli tej gry przez środek jest jak na lekarstwo. Trafił Poglachem między dwóch naszych przyjmujących zawodników, Ignaczaka i Winiarskiego. Znowu ta przerwa jakby troszeczkę wystudziła naszych zawodników. Szut do zera dla Argentyny. O. Nie trafia czysto Zbyszek Bartman, ale jest blok. Jest blok. To jest najważniejsze. Zatrzymany Conte. Tak, mimo że nie kończymy kolejnych ataków, co oczywiście nie jest dobre przy pierwszej akcji, to nie ma takiego zniechęcenia czy braku wiary, że kolejny, inny element może to zastąpić, zrównoważyć. O, też ostre przyjęcie
Gonzalesa. No, chciał tutaj zagrać taką sztuczkę De Checo, ale tu zorientował się doskonale nasz blokujący. Mamy remis w tych akcjach. Raz De Checo ograł Michała Kubiaka, teraz Michał się zrewanżował. Tak, to jest ich, można powiedzieć, bardzo typowe ich uderzenie, choć strasznie nietypowe jak na standardy światowe. Takie formy ataku to chyba, jeśli mówimy o powtarzalności, to tylko Wołkow mi się tak przychodzi teraz. No i któryś z Brazylijczyków, Rodrigão, tak też kręci tę piłkę i potrafi ściągać niesamowicie szybko. Michał Kubiak. Środkiem nie gramy, ale Argentyńczycy do środkowych skaczą. Zbigniew Bartman. Pięć do trzech dla reprezentacji Argentyny. De Checo. Eduardo, dobra akcja, gdzieś zgubiony rytm, dobrze ustawiony Żygadło. Zbigniew Bartman broni Poglachen. Pereira. No już jasne, że to była niedobra piłka, ale on już nabiegając do tego ataku chyba wiedział, że trafi blok. Na razie mamy patent na tego zawodnika. No nie radzi sobie. To było i za miękko, i bez pomysłu, choć piłka, zgadzam się z tobą, trudna. No należało, jak to mówią, pruć przed siebie, szukając końcówki palców. No ale to nie Pereira w takiej formie. No nie. Roztrzęsiony zawodnik. Mamy obronę dobrą. Dobrze Kubiak przejął wystawę, tylko troszeczkę ta wystawa... Aj, tutaj... Dobrze ten zareagował blok argentyński. Trochę miał pretensji teraz trener Anastazji, że ta piłka nie była broniona. No jak za trzeci mecz pada piłka od bloku, to już jest ten ułamek sekundy plus czasu na reakcję. Nie. Conte dzisiaj na pewno nie jest zawodnikiem, który utrzymuje poziom gry. Grzegorz Kosok. Dobra, dobrze. Poglachen, ale teraz świetny blok naszego zespołu. To Marcin Możdżonek. O, poczekał sobie Marcin doskonale. No, chyba dostał twarz trochę. Conte. Zresztą nie wiem, gdzieś tam odszedł dosyć daleko. Ta piłka była bardzo szybka, płaska. No ale oni tak grają, Pajpa. 6-6. Siód za wysoko podniósł Grzesiek. Ale będzie siłowanie na siatce, wygrane tym razem. Pereira. Jedną ręką atakujący łatwiej operuje niż blokujący dwoma. Tam jest większa wtedy skala tego nacisku na piłkę, kierowania jej w różne kierunki. Marcin Możdżonek. No, dobrze jest prosta. Dobrze byłoby, żebyśmy wrócili tutaj do gry. Częstszej gry, no zobaczymy, czy się utrzyma przyjęcie pozwalające grać. Jak zmusić Argentyńczyków też do jakiegoś błędu w przyjęciu? Ten pierwszy set żeśmy ich tutaj rozpracowali dobrze. W drugim secie oni to ustabilizowali. O, teraz Poglachen, ale tak jest, nie dał się tutaj nabrać. Zbyszek Bartman broni Kubiak. Michał Winiarski rozbija potrojny blok. Argentyńczyk, bardzo dobra akcja naszej drużyny. Tak, wzorowo rozegrana. I nie ma w tym przypadku, że tak się ta akcja kończy. Pierwsza przerwa techniczna w trzecim secie. Prowadzimy 8-7. Razem z nami także
Partido parejo va a ser así hasta el final, punto a punto. Ellos hasta ahora jugaron muy pocos primeros tiempos. Quiero que le pongan atención a más en esta zona. Cuando tiene primeros tiempos, todo lo que es todas las otras zonas, nada, muchachos. Juega punto y punto. Y si le viene de acá, el pase, apenas abrió va para cuatro. Y ahí defendemos cuatro que tiene que bajar y a siete uno del otro. Estamos de acuerdo. En las bolas altas. Prolijo de Lima Rosa. Osiem do siedmiu dla naszej drużyny. Łukasz Żygadło. Sebastian Sole. Znowu dobre przyjęcie pozwala Argentynie grać przez środek. Wyróżniający się na pozytywny element gry w grze drużyny Argentyny. To ewidentne. Liniarski, możemy powtórzyć tę akcję. Zbigniew Bartman, blockout. To z premedytacją obił teraz ręce do Czeko. Wcale się nie silił na mocny atak, właśnie na takie półmocne uderzenie ze zmianą tempa. No ale to też pokazuje, że Argentyńczycy nie mogą liczyć na monotonny, powtarzalny atak naszej drużyny. Michał Winiarski. Christian Poglachen. Oj, też błąd zagrywce. Daje mu trener Weber dzisiaj pograć, zdaje się, cały mecz, odciążając Quirogę, który wczoraj chyba był najjaśniejszym punktem drużyny, słabo grającej Argentyny, powiedzmy szczerze. Tak, Argentyńczycy wczoraj wygrali z Iranem 3-2, 17-15 w tiebreaku, ale tak jak mówiliśmy, tam była bardzo poważna pomyłka sędziego. No i to Argentyńczykom trochę pomogło. Conte na dwa tempa. No i schowane ręce, idealna reakcja naszych zawodników. Conte wyraźnie polował na ten nasz blok, ale tutaj no świetnie zachowali się nasi zawodnicy. No proszę spojrzeć, chowa właśnie teraz Zbyszek Bartman. No, Zbyszek uciekł z dłońmi, a Conte wyraźnie szukał uderzenia o blok. Dobry, jeszcze pasywny blok Zbyszka ponownie z Bartmana. No i mamy Conte, Kubiak. No miał ciężko. Za szeroka piłka od Łukasza Żygadło poszła. O, widzieliśmy, że na dwa tempa. No zamknął mu się w ogóle jeden kierunek, ale przez to, że piłka była za szeroka, czyli prosta była wykluczona. Sebastian Sole. Michał Winiarski, jeszcze tam pędzi Pereira. 12-10. Prowadzimy z reprezentacją Argentyny. Jednego, czego mi brakuje w tych atakach Michała, to ciut, no nie wiem, 5% więcej mocy. Już by wtedy nie było żadnych szans, nawet na dotknięcie piłek. Zostawił do Londynu. I to, brawo, oczywiście. I to samo bym skierował, taką samą ocenę. Minimalne wzmocnienie jednak uderzenia przez Kosoka w atakach. Ależ tutaj pogrywamy sobie przeciwnikiem zagrywką. Raz za przyjmującego, raz przed teraz. No, wyciągnąć Gonzaleza to jest nie lada sztuka. 13-10. Pablo. Przerwa dla Javiera Webera. Zaguero por 6 o por 4 y vos estás, y caemos y te cagas, boludo, parate ahí, tiró primer tiempo, que nos arranque la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Si hay opción 1, nos vamos a bandejear. Y si no hay opción 1, esperá, todas las otras, y olvidate, hacé de cuenta que no existe. Está porque te prende, te la pasa arriba y te caga. Hey, sigamos jugando. La cabeza, la cabeza. Nuestro ataque.
trzeci od trzecim na zagrywce Zbyszek Maluta. A tych ostatnich kilka akcji pokazało, że nasz zespół gra z głową. Siatka tak się troszeczkę opiera na dużych emocjach, ale na samych emocjach to my graliśmy na początku lat po 2000 roku. Emocji i zaangażowania i serducha było w nadmiarze. Ale brakowało tej głowy, głowy, brakowało takiej troszkę kalkulacji, bezczelności takiej siatkarskiej. Teraz nasi są czasami bezczelni w swoich zachowaniach, oczywiście w tym sportowym wydaniu. Fatalnie zagrał De Cecho. Spada trochę ręce Javier Weber. Michał Kobiak. Nie może sobie dzisiaj ustabilizować tej zagrywki Michał Kubiak, choć bije szybko, dynamicznie. 118 poleciała ta piłka na godzinę, więc byłoby super, gdyby weszła. Conte. No ale tutaj sobie powodował straty w tym ataku ze środka drugiej linii. Natychmiast mu dał Łukasz Żygadło, aby się trochę lepiej poczuł. Tak, nie mają Argentyńczycy możliwości zagrać sobie opcją w bloku. To nie wchodzi w rachubę. Cały czas czterech, w większości ustawień czterech zawodników naszych gotowych do ataku. No dobre, dobre rozegranie, ale on dzisiaj no dołuje. Dołuje sam siebie i swój zespół. Całą masę błędów popełnia ten atakujący. 16 do 12. Druga przerwa techniczna w trzecim secie. Siamo positivo, già sta, già sta. Bene, si giro, derechito, profondo, a 5, derechito, derechito, ponete allá. Te la va a dar otra vez, te pones derecho, le apuntás a la mano o le arrancás la garganta. No es este giro para afuera, estamos de acuerdo. Hey. Esos son los altibajos de los presentes. No i zabawa, która się przyjęła już na boiskach środkarskich. Nawet spokojny Gardini się oderwał na chwilę od statystyki i sobie patrzył, co wyprawiają polscy kibice. No ale skoncentrujmy się na meczu, my też nie możemy sobie pozwolić na relaks. Kosok, bardzo trudna zagrywka naszego środkowego. Poglachen zablokowany. No i wzrasta prowadzenie naszej drużyny. No bardzo jesteśmy agresywni w tych momentach, gdzie Argentynie ucieka jakość gry, te przyjęcie i potem natychmiast płacą cenę. O, Pereira. Lepszej piłki już nie będzie miał. Zwłaszcza, że Michał Winiarski się nastawił, zdaje się, na pomoc do środka. Spójrzmy w pozycję wyjściową Michała Winiarskiego. On stanął właściwie prawie na środku boiska. Nie wiem, czy De Cecho to zauważył, ale rozegrał perfekcyjnie. Dobrze, Kubiak. Pojedynczy blok Poglachena tym razem. Mini siatkarski pojedynek przegrany przez Wyszka Bartmana. O, przed ciebie. Chyba zlekceważył troszeczkę ten pojedynczy blok. Pablo Kerr. Trzeci metr to przyjęcie. Michał Winiarski wybił teraz bardzo mocno po rękach. To specjalista od takich piłek. Zdecydowanie obijanie bloku to jego specjalność. Posiadł do perfekcji tę umiejętność. On się nie boi, czy nie ma w ogóle mowy o baniu się. Jego nie przeraża sytuacja, as, w której musi... Moim zdaniem to był as. Nasi nie protestują zbyt gorliwie. Boisko. To jest boisko. To jest boisko. Szkoda, bo
Łukasz już kilkakrotnie próbował tego typu zagrywki, mylił się wtedy minimalnie, a teraz była doskonała zagrywka. Michał Winiarski, to mocna zagrywka przed Uriarte, a rozegranie już od razu popełnił pierwszy błąd. Conte mija się z piłką. 20 do 15. Bardzo dobra zagrywka Michała Winiarskiego. A tam biegał przede wszystkim González. Ale teraz taśmę. No już niewiele brakuje, aby zakończyć ten turniej. Nie może sobie Michał Winiarski na razie ustawić zagrywki po prostej, tej mocnej. O ile do skosu bije z dużą regularnością, to do prostej ta piłka utyka w siatce. Poglachem. No trzeba grać piłkę sytuacyjną. No, zostawili tutaj Zbyszka Bartmana. Dobrze, dotknął. Że tam dotknął Alexis González, bo to był out. No, wyszła taka akcja, że Michał Winiarski rozegrał bez bloku. To chyba Zbyszka Bartmana troszeczkę rozluźniło. Michał Ruciak ponownie na zagrywce. No i zagrał dobrze, Conte jest zablokowany, świetny potrójny blok, Bartman, Kubiak, Kosok. No żadne nabijanki, żadne takie siatkarskie małe gierki. No ten z nami nie pograją. Nie pograją, nasi pokazują im zdecydowanie swoją dojrzałość, pewność siebie i to czytanie gry przez naszych zawodników jest zdecydowanie lepsze. Ruciak. Pojedynczy blok Kubiaka na Castellanim, Conte, to nas też nie zaskoczy. Dobra okazja do kontry, Michał Winiarski. Jeszcze raz wracamy, kontra na drugą linię, ale z lewej strony. Automatyzm ruchowy, wszystko zagęściło się po prawej stronie. Podasykurował piłkę Kubiak, który zbiegł z lewego ataku, wiadomo, już nie było czasu na powrót. Winiarski przejął, ale to działa jak naczynia połączone. No to jest ten automatyzm, o którym mówił Velasco. Tak, to zespół po prostu jak w transie, zachowuje się w sposób bardzo naturalny. Kapitalna zagrywka Michała Ruciaka. A cóż potrafi w tym elemencie ten siatkarz? Ileż to razy? Piłka meczowa. No wielkim stylu chcemy zakończyć ten memoriał i w jeszcze lepszych nastrojach pojechać do Londynu. Michał Ruciak. I raz jeszcze sięgnął De Czeko. I mamy kontrę. W górze piłka meczowa. Bartman. Koniec tego meczu. Kapitalna końcówka polskiego zespołu. 25 do 16. No roznieśli teraz tej końcówce Argentyńczyków nasi. Tak, bardzo dobra gra, naprawdę. Zaimponowali mi nasi zawodnicy tą inteligencją w grze, tym sprytem siatkarskim czasami, różnorodnością zagrań, doborem niektórych wersji ataku, reakcji na bloku. No, tak powiem szczerze, że Argentyna może się dzisiaj czuć bardzo słabo, źle. Zostali po prostu momentami ośmieszeni, choć walczyli. Dużo lepiej się dzisiaj prezentowali fizycznie niż wcześniej, ale to za mało, dużo za mało na naszych. Były takie memoriały, w których dzisiaj w ogóle po raz czwarty wygrywamy memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wtedy, kiedy wygrywaliśmy, wtedy przywoziliśmy medale z wielkich imprez, ale potem to zostało załamane, bo przegraliśmy z Kretesem w zeszłym roku i w minorowych nastrojach jechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Czech i do Austrii i stamtąd przywozimy medal, także już się tym nie sugerujmy. Tak, no, cieszmy się z tego, co widzieliśmy, bo to jest naprawdę, to jest gra na medal. Zdecydowanie, no zespół zasługuje na bardzo wysokie oceny, na bardzo pozytywną ocenę, bo potrafił połączyć skuteczną grę jeszcze w momencie dość trudnego treningu.
Widać, że zespół jest skoncentrowany, zespół realizuje zadania taktyczne. No i umiejętnie reaguje na różne style gry. Graliśmy z trzema różnymi reprezentacjami i praktycznie tylko Niemcy byli w stanie troszeczkę z nami powalczyć, troszeczkę zawalczyć. Reszta zespołów właściwie nie miała specjalnie o czym martwić. Nie daliśmy szans Argentyńczykom, szczególnie w tym trzecim secie, wygrywając do 16. W wielkim stylu kończymy memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Proszę jeszcze pozostać z nami. Krótka przerwa, wracamy nasze pomeczowe studio, potem ceremonia zakończenia. Warto jeszcze pozostać na te ostatnie chwile w kraju przed Igrzyskami Olimpijskimi naszej drużyny. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Na razie. Tomasz Swędrowski.